Hej. Moment, zaczekaj. Nie powinienem brać udziału. Wygrałyście w Grzmotokule sprawiedliwie, a my normalnie przegrywamy. Nie nabiorę się na te bzdety. Więc nie wierzysz? To łap piłkę. Wszystkie chwyty dozwolone! Brawo! Wszystkie środki FR! Wszystkie środki FR! Wszystkie środki FR! Musicie teraz spałaszować wielką porcję oblanych czekoladą robali. O, nikt nic nie mówił o robalach. Ale oczy nawet miło pochrupują. Żuk gnojarz, jak chrupki stary ser. No. Już się zaczęło, tak. Zjeżdżaj, Bradford! Spoko, Hank. O, dasz sobie radę. O nie! Nie mogę! Już! Brawo! O, już lepiej. O, chyba mam nogę gdzieś w zębach. Nie lepiej. Nie lepiej! W tym turnieju ma chodzić o wygranie rodzinnych wakacji, a nie o jakieś pokłócenie rodziny. Ach, nawet nie wiem, kiedy ten turniej stał się ważniejszy od wyjazdu na wakacje. Nie chcę nigdzie wyjeżdżać bez mojego męskiego męża. To myślimy o tym samym. Że pewnie nie powinnam ci mówić, że mówię na tatę męski mąż? Tak, ale myślę, żeby dać chłopcom jutro wygrać i wtedy wszyscy pojedziemy na super rodzinne wakacje, tak, jak planowaliśmy. Tak, masz rację. Obojętnie, czy na plażę, czy na zamki i ile będziemy razem jako rodzina. I pobędę sobie z moim słodkim, miłym grzmotomisiem. Powinnam już skończyć, prawda? Proszę. Powoli, córeczki. Nie gnajcie tak naprzód. Utknąłem! Jak ty się zablądałeś? To przeszkodak! Złośliwy wredniak! Przegranie będzie cięższe niż myślałam. Idziemy dalej, bo się domyślą. No chodź, mała, to cię przerzucimy. Co? Idę do was! A, nareszcie coś łatwego. Chodź, chodź! Przyjmij cios za drużynę. Dawaj, 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 dawaj. To za mój popsuty weekend, wy małe. To na razie. Jak gębik. No szybciej, już prawie meta, wygrajcie. Dobra, chłopcy, trzeba utopić wygraną. Orety, zaplątani! A co wyście tam porobili? Jak my możemy wygrać? Co wy robicie? No mamy supeł i wygląda na to, że wygracie. Nie, wy powinniście to wygrać. Jak mówisz? Chodzi o to, że wy wygracie, ponieważ my tu... leżymy! Stop! Czy wy pozwalacie nam wygrać? Tato, mówiłeś, że one mają wygrać! Chcieliście naszej wygranej? Tylko oni, ja chciałem was zniszczyć i przysłać zdjęcia z plaży. A należało grać jako rodzina od początku, bo o nią jesteśmy. Też tak myślimy. Wybaczcie! A wy nam. Zresztą nie chciałbym jechać na wakacje bez mojej barbusieńki! Chodźcie, grzmoto mocni, przytulaniec! I wiecie co? Powinniśmy wygrać ten turniej jako rodzina. Plaża czy zamki nieistotne. Najważniejsze, że jedziemy razem. Właśnie. Oczywiście. Dobra i pięknie kochająca rodzinka. Obejrzyjcie się. A ja już czuję arktyczny wiatr wycieczki na Alaskę. Szybko! Brak czasu. Leć, synu! Mamy zwycięzcę! Telewizor 3D jakby szedł prosto do mnie. No, dobra, ja to wezmę. Okej,
Mamy wszystko, co trzeba do oglądania nastoletniego romansu w 3D. Oprócz telewizora. A co się z nim stało? Moja klątwa nocowania znów się odzywa. Przepraszam, Vivi, ale pójdę zanim helikopter uderzy. To nie jest klątwa. Max zabrał telewizor, zaraz go przyniosę. Nie, nie, nie! Nie, nie! Co się stało? Nie zapłaciłeś za kablówkę! To się stało! Nie, ja o czym nie wierzę? O, brak obrazu? Telewizor nie jest ci potrzebny. Vivi, co zrobiłaś z talerzem satelitarnym? Moi? O, to po francusku. Schowałam i zabieram telewizor. Touché! To po francusku? Na, 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 na! No weź, Max. Wiesz, że ten wieczór jest dla mnie ważny. Wszystkie kumpele czekają na górze. O, twoje kumpele czekają na górze? Cóż, to nic nie zmienia. Czyli nikt z nas nie poogląda niczego? Ja obejrzę, jak ty wychodzisz z jaskini i wymachujesz ze złością rękami. Ja tak nie macham, a ty na pewno nie popsujesz mi impry. Lekka jak piórko, sztywna jak deska. 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 Potęga przyjaźni unosi mnie w górę! Przepraszam, że przerywam, ale tata prosi o... Co wy wyprawiacie? Używamy mocy naszej przyjaźni, by unieść Sarę. Używacie mocy na pewno. Być może nie jestem takim świetnym rodzicem jak ty, ale gdybym był, założyłbym jej antymocową bransoletkę na kostkę. Ha! Nie wpadłam na to. Myślałam, że zrobiłaś taką dla Maxa. No tak, ale Max ma słabiutkie kostki. Teraz... Nie użyjesz supermocy, nawet gdybyś chciała. Mamo, co ty chcesz zmiksować? Cóż, tacie potrzeba energii, bo chce się pobawić zabawką, a... Chipsy są dla mnie, bo będzie co oglądać. Dobra, siostro, to zawrzemy umowę. Oddaj mi talerz satelitarny, a ja wyłączę bransoletkę, żebyś miała moce. Zaliczyłam w topę, na pewno nie użyję moich mocy. Vivi, dziewczyny naprawdę chcą u ciebie zostać. Wracaj do nas, to sobie znów polewitujemy. Muszę odzyskać moce. A ja muszę odzyskać talerz. Jest w zmywarce. Psst, Max, bransoletka ma jakąś awarię. Cherry lata za wysoko. I co? Przecież daleko nie poleci. Może odlecieć w przestrzeń kosmiczną? A bransoletka może mi zapalić spodnie. Nie przeszkadza mi żadna z tych katastrof. Skończony sześciopak ma taki fortepian. Proszę cię, Max, chciałam mieć fajne nocowanie i gadać o chłopakach, zrobić makijaż i w końcu popłakać. Nie dlatego, że kumpelami odleciała. Jakbyś się czuł, gdyby to doktor Koloso tam był? Doktor Koloso nie jest moim najlepszym kumplem. Kupiłeś mu śpiochy i ubrałeś go. Tak, przyznaj się, lubisz mnie? Dobra, pomogę ci. O, teraz jeszcze pralkę przytargam. Pralkę przytargał? O, pośpieszmy się. Laski, mamy pomoc. Cześć, Max. Ściągniemy ją szybciej, trzymając się za ręce. To tak nie działa. Dziewczyny, musimy się sprężyć. Mówcie kawałek do ściągania. Ciężka jak kamień, miękka jak kluska. 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 Udało się, udało się! Uściskaj mnie! Zrozum, to tak nie działa, Saro. Max! Dzięki, naprawdę mi z tym pomogłeś. Słuchaj, wiem, że się nie zawsze dogadujemy. Serio, musisz akurat teraz? Tak, wrestling, leć. Poplamiłaś lodami sukienkę. No tak. I już. Akurat się tu dostaniesz. Panny z Primrich nie noszą jedzenia. Twój zat będzie nosić moje lody, jak się ode mnie nie odczepisz. Mój zat wstydziłby się umrzeć w takich niedobranych butach. Te dziewuchy myślą, że nie dostanę się do tej szpanerskiej szkoły. Pokażę tym wstrętnym, złośliwym, nadętym purchawkom. Nora, grzmo to mocno? Pani dyrektor! To zaszczyt poznać pani osobę. Dobrze, Noro, powiedz mi w kilku słowach o sobie.
Od czego tu zacząć? Kocham poezję, mądre konwersacje oraz lekcje baletu z moimi drogimi rodzicielami. Czyż nie jest tak, najdrożsi? Ona chyba mówi do nas. Tak, to prawda. Jakże uwielbiam taniec. Powiedziałam niedawno do mojej przyjaciółki, księżniczki Kate, Pyzo, nazywam ją Pyzą. Po prostu musimy założyć klub taneczny. O, znów za dużo mówię. Pardon, moi. Znasz francuski? Oui, oui. Kultura francuska to sama elegancja. Takie savoir faire. A jak przyrządzają różne sosy. Moi. Ale nawija. Drodzy państwo grzmotomocni, muszę przyznać, powiedziano mi, że wasza córka ma talent. Ale nie spodziewałam się tak kulturalnej panienki. To cała Nora. Pełna niespodzianek. Złoty. Noro, zaczynasz w poniedziałek, a tymczasem musisz sobie wybrać dodatkowy sport, dodatkowe kółko i już się wdrożyć w 3-godzinne odrabianie lekcji. Co? A kiedy będę się bawić z Billim? Ja nie wiem, kim jest Billy, ale poznasz tu koleżanki Celestynę, Glorianę i Sofię. Słyszałaś, Noro? Będziesz mieć koleżankę Sofię. Mamo, tato, ja nie chcę tu chodzić. Co? Dlaczego? Bo nie będę miała czasu na zabawy z Billim. To mój przyjaciel. Więc czemu tak się starałaś, by cię przyjęto? No bo wiesz, dziewczyna przed drzwiami mówiła, że mnie nie przyjmą. Chciałam jej udowodnić. Albo mogłam strzelić jej laserem w buzię. Dobrze postąpiłaś. To także nasza wina, Złotko. Gdybyśmy się tak z tatą nie uparli na to, czego my chcemy, w ogóle byś tu nie przyjechała. Ej, ja przyszedłem na lody. Mogę zostać w mojej szkole? Oczywiście. O, wow, wow, jestem duża. Kiedy tak urosłam? Hej, w całym domu pachnie szyneczką. Macie szyneczkę? Zobaczymy, jak działają przysmaki. Ojejku, daj przysmaczki, przysmaczki. Ej, Dułek, siad. Powiedziałeś siad? Ja lubię siadać. O, już siadam. O, miam. Bardzo dobre, tak. Dułek, daj łapę. O, daj łapę, też to umiem. Wow, palce, jak fajnie. Lisinko, powiedz, nazywam się Barb i chcę odzyskać mój własny tablet. Naprawdę, Phoebe? Nazywam się Barb i chcę odzyskać mój własny tablet. Jestem Barb i chcę odzyskać mój tablet. Naprawdę źle się czułam, odbierając go, ale Nora i Billy dostali już upomnienie i musiałam być konsekwentna. Phoebe to jest czub. Tak, mamo. Phoebe to jest czub, bo ja kompletnie zapomniałam o poczęstunku. Zaraz przyniosę. Nie trzeba. Nie mogę zostać w gościnie, niestety. Proszę, pani tablet, pani grzmotomocna. Dobrze, więc żegnamy panią. Proszę zostać. Mama pokaże sztuczki. Pa! Aż nie do wiary, że fajna Phoebe dała radę. Uwaga, uwaga, połączenie przychodzące od kuzyna Bułka. O, super, będzie zabawa. Ojejku, szybko, ukryj psinkę. Chodź, psinko, pyszne mięsko. Mięso. Hejka, jak tam moja słodka psinka? Zachowuje się jak dama. O, widzę, że właśnie coś jecie. Pamiętajcie, mięso sprawia, że Dułek zaczyna wszystko rozwalać. Mięso? Tego nie ma na liście. O, ależ jest. Odwróć kartkę. Widzicie tę pogryzioną cegłę? Tylko tyle zostało z bułkowego barku stek i karaoke. I taki przypominacz. Nigdy nie karm psinki mięsem. A w ogóle super, że wszystko w porządku. Pa! Okej, nie panikujmy. Musimy odebrać jej kurczaka. Billy, podbiegnij do niej i zabierz kurczaka. I znowu zła porada, fajna Phoebe.
pojadłam. Chcę dużo mięsa! Yeah! Mięcho! O, tego nie było w reklamie. Hej! A lubisz baczko burgery? Ha? To dwa mięsa! Ha! Drodzy goście, teraz to już problem policji. Proszę, możecie napychać brzuszyska. Halo, policja? Ojejku, kuzyn Bułek wróci i zobaczy, że jego kochaną psinkę aresztowali. Spokojnie, fajna Phoebe już działa, jak to zwykle. Przestań, nie potrzebujemy teraz fajnej Phoebe. Przyda się mama młodsza. Myślałam, że nie lubicie mamy młodszej. Kto powiedział, że nie lubimy? Żeby nie było, ja mówię. Ale przynajmniej mama młodsza się nami opiekuje. O. Zatem, panie Bartłomieju, skoro nie lubi pan paragrafów, to czym lubi pan rzucać? Lubi sobie mięchem rzucić. Ba. Policjant Bartłomiej ma łyżkę głosu? Przepraszam, czy ja mogę dostać łyżkę głosu? Proszę. Dziękuję. Co wam odbiło, cymbały? Szurjęta Staśka rozwala teraz całe moje biuro. Skoro wy nie wkraczacie, ja wchodzę. Co się dzieje? Czemu się nie otwierają? Chyba zamknięte. Dlaczego mi włazisz w paradę? Znalazłam! Ale co? No, kuchnię, bo właśnie tam idziemy i dostaniesz podwieczorek. Chloe chyba nigdy nie wyrośnie z kocyka, dopóki mama będzie jej go znajdować. Ale tatuś wie doskonale, jak zadziałać. Dasz temu spokój i niech mama to załatwi? Więc tak, najpierw chowamy kocyk, potem mówimy, że zginął. Ona się zasmuci, ale w końcu jej przejdzie. Potem załatwimy problem Chloe Kardashian. Tak. Chloe! Hej, tatku! Córciu, usiądź sobie, bo stało się coś złego. Twój kocyk zginął. Co? Twój kocyk zniknął i pogódź się z tym! Dobrze, ale spokojnie, Billy. Słonko, wiem, że się smucisz, ale kocyk zawsze będzie w twoim sercu. Myślałem, że jest w szafce. Ależ... Nasz Billy mówi, że zawsze będzie w szafce w twoim sercu. Ale teraz trzeba żyć dalej. Ja chcę mój kocyk. Jednak ciągle jest jej smutno. To ja znowu na nią wrzasnę. Nie. To wszystko jest częścią procesu. Mała zapomni o kocyku za 20 minut. Ja chcę mój kocyk! Lepiej daj jej ten kocyk. Zniknął! Co znów? O, mój zły humor, kiedy już wróciłaś, złotko. Ja chcę mój kocyk! Ojejku, i znowu go zgubiła! Tak, ponieważ my... nie wiemy, gdzie się podział! Może idź go poszukać na górze. Ale kocyk sobie nie poszedł, ktoś go musiał zabrać! Na pewno to Koloso, bo on zawsze coś kombinuje i siedzi na nim przy oknie. Mięciutki, czekałem na ciebie całe życie. Koloso, zabieraj króliczy zadek z kocyka małej Chloe. O, kocyk Chloe? Ha! To nic nie zmienia! Ja wiem, że minął cały dzień, odkąd zginął twój kocyk, ale proszę, przestań teleportować rzeczy z domu. I nie ma go pod stołem. Nowy kocyk jest identyczny. Nie ma szans, żeby mała się zorientowała. Chloe, znaleźliśmy kocyk! Kocuś! Całe szczęście, i gdzie był? A, to nieistotne. Najważniejsze, że dziecko szczęśliwe. Wy myślicie, że jestem głupia? Liczyliśmy, że jesteś. Ten kocyk to lipa.
Ależ skąd? Tak, wygląda jak tamten, który ci zabraliśmy. Co? Co? Szczur! Hank, no słucham. Cudnie dziś wyglądasz. O kocyku dziecka. Dobrze, wiem gdzie jest, ale w życiu mi nie uwierzysz. Koloso go ma? Właśnie. O, przyszliście w samą porę, żeby zobaczyć moje wtulanki. Tule, 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 tule. Koloso, oddaj dziecku kocyk albo własnoręcznie ci go odbiorę. Barb, już próbowałem, a skoro ja nie mogę otworzyć klatki, to nikt nie może. Nie fair. Masz moce elektryczne. Trzymaj, Chloe. Kocuś! A, to ten zapach. Ja chcę mój kocyk! Cicho bądź, panie królik. Nigdy! Ja chcę mój kocyk! O, a czy ja tak samo wrzeszczałam? Tak, gdy nie teleportowałaś naszych mebli do... Gdzie one są? W Abu Zabi. Kocyk strasznie mnie popsuł. Masz, weź go sobie. O, kocuś, kocham twoją miękkość. Chloe, jesteśmy z siebie tacy dumni. A jeszcze dumniejsi jesteśmy z siebie samych. Nic by się nie wydarzyło, gdybym razem z Billem nie ukradł tego koca. Oj, przestań, Tak, słonko. Mój Boż, sklepik ozdóbki przyjeżdża do Skrytowic. Sklepik oz czego? To taki objazdowy sklepik sprzedający czapki, kokardy i opaski. Wiele, wiele kokard. O, a ostatnio poszukuje daszka słonecznego. Zasłania twarz przed słońcem, a pozwala głowie oddychać. Tak, bo ostatnie 8 tajemniczo zaginęło. Noro, pomożesz mi kupić pierwszą kokardę? Czekałam całe twoje życie na te słowa. Yeah, będzie kokardo mitzwa. No, a nasz zamek trzeba oblać ketchupem. Pójdę przynieść. Stace, patrz. Ona pompuje ten ketchup zawodowo. Ma zawodową kokardę. Tak! Nie wiem, czy wiecie, że was słyszę, ale słyszę. I ten jej sarkazm. Uwielbiam. Jestem Stacy, a to Heather. Jestem Nora i wiem, kim jesteście. Dziewczynami, które przywróciły do łask kokardy. Lubię. Idea, sugestia, koncepcja. Do sklepiku ozdóbki idziemy we trzy. Chcecie się ze mną kolegować? Opaska, fedora, wstążka. I to się składa. Ja bardzo chętnie. Superancko. I zostaniemy bandą? Tak! Och, chwila, przypomniało mi się. Obiecałam, że pójdę do sklepiku z moją siostrą. Ale może mogę przyjść z nią? Chwila, pauza, kropka. Idziesz do sklepiku z młodszą siostrą? Tak. Nie, fajnie. Noro, idąc z nami, idziesz z kumpelami. A łażenie z młodszą siostrą to niańczenie za friko. Nie szkodzi. Może Nora nie chce należeć do tria moda do przodu? Nie, ja chcę. Mogę posiedzieć z siostrzyczką kiedy indziej. Za kasę. Dużą. Czyli mówisz tak? Nie. Mówię tok! Tok! Niedobrze. Nie mogę jechać do sklepiku. Złapałam wszy. Złapałaś? Fuj! Znaczy... I jak się czujesz? Martwię się, że wszy są też w sklepiku i dlatego natychmiast zmykajcie z domu. Ale nie idźcie do sklepiku z ozdóbkami. Ale co z kokardą? Kupię ci kokardę innym razem. Na pewno przyjedzie jakiś inny sklepik. Przecież są objazdowe. Tak, zobaczymy się za 4-6 godzin, po tym jak sobie pospacerujecie po mieście. Panoro... A, wie, że ją kochasz. Idziemy. Zabij te wszy! Zabiłam. Niebieska czy czerwona, Fedora? Obie. Tak! OMG, Nora. Nie bawiłyśmy się tak fajnie z kimś, kto nie jest nami już od wieków. Cieszysz się, że nie przyszłaś z młodszą siostrą? O-o. Patrz, mamo, tam są kokardy. Nora, to jest fet urocze czy fet szpetne? Hej, gdzie ona jest?
Tego nie wiem, ale to jest chyba sprzed miesiąca. Chloe, to przeurocze, że ryzykujesz w szawice, żeby kupić kokardy dla siebie i Nory. Jedna osoba się podrapie i zmiatamy stąd. Właściwie, Barb, raczej tu czysto. To znaczy, że kupię Daszek! Idę poszukać pana z Daszkiem, który mi doradzi super. Daszek! Nie cierpię Daszków, ale kocham jego żart. Te są za brzydkie dla Nory. No, ale jak to, córciu? Chcę jej kupić najlepszą kokardę, bo to najlepsza starsza siostra Miśka. Dobrze, więc szukamy, aż znajdziemy idealną kokardę dla Nory. Popatrz tutaj. Jesteś wreszcie! Znalazłyśmy kokardę, podkreśla nasze oczy, więc jak staniemy obok, cudnie zabłyśniemy! Cudna, dzięki. Nowy plan. Idziemy do galerii i tam coś kupimy. To przez twoją rodzinę? Wyluzuj, są zieloni. Ale jak to zieloni? Widziałyśmy twoją rodzinę, a twoja siostrzyczka nawijała: kocham starszą siostrę, jest najlepsza, Misia! Chloe wcale nie sepleni. Fajnie ją naśladujesz. Ale mogła iść gdzie indziej i się bawić, a chciała przyjść tu dla mnie. Ale ty chcesz łazić z nami, czy z małą siostrzycką? Z wami... Tok! Nigdy. A to tok okropnie działa mi na nerwy. Ma być tak, w środku A. O, jest Nora. Czekaj. Wybiłaś te wszy? Tak. Pozbyłam się ich, żeby być z siostrzyczką. Będzie kokardo mitwa. Coś ty zrobiła? Obcięłam włoski. O kurcze, jak rodzice ją zobaczą, to będzie ochrzan. Wiem, co zrobimy. Taśma za słaba, klej nie trzyma. Jak przyczepić kucyk do jej głowy? Może by dużym zszywaczem. Oddaj to! Mama i tata znowu się wnerwią, że zrobiliśmy ze ślicznej siostrzyczki i teleportującego się wystrzyżonego bzika. To jest kara za zostawienie nożyczek. Przy okazji znów ich nie schowaliśmy. Co? Trzeba je schować, bo Chloe je dorwie. I obcięłam drugie włoski. Co tam się stało, dzieci? Już idą, przytulaniec. Co za krzyki? Co się stało? Nic. Przytulam sobie siostrzyczki. Rodzina, no. Dwa włoski. Bliżej niż dwa włosy, synu. Tak młodziaki mówią w internetach. O, wiem, jest luzik. Ta, luzik jak dwa włoski, synu. Elegancko, misie. I to bardzo. To kapelusz dla kolosa. Wiesz, żeby jej zazdrościł. Cóż to Chloe ma na głowie? Kapelusik, który zrobiliśmy z miłością, a ona nie chce go nigdy zdejmować. Proszę, pozwól jej na to. Barb, chcieliśmy zrobić kalendarz wiele miesięcy najmłodszej. Pamiętasz? No faktycznie, teraz jest idealnym majem kwiatuszkiem. Możecie zrobić kapelusz na każdy miesiąc? W życiu! 70 kapeluszy? Więc może sami je zrobimy, dobrze, co? Idź po papier, ja biorę małą i nożyczki. Tak, nożyczki! Możecie strzelać fotki? Proszę, kapelusze prawie gotowe. I już po nas, i już po nas, i już po nas! Bracie, i tak będzie ochrzan jak stąd na księżyc. Może uratujemy skórę, jak powiemy im, co się stało. Prawdę? I już po nas, i już po nas, i już po nas! Dobrze, a gdzie nożyczki? A, używałeś ich do lipca. O, już, Chloe je ma. Chloe je ma! Spójrz, co się stało! Mamo, tato, musimy coś powiedzieć. Wiem, że to ważne, ale poczekaj. Chloe obcięła sobie włosy, bo zostawiliśmy nożyczki na stole. To wy? Znaczy... Co wy? Nie obwiniajcie się. Każdemu mogło się przytrafić. No bo dosłownie każda osoba w tym domu mogła popełnić dokładnie ten sam błąd. Hank, zabieramy małą. Jedziemy z nią do fryzjera. Jee, nożyczki! Siemanko! Chodźcie tu, farmerki. Wczujemy się w ducha Max Markaczy. Będą maseczki z siana, a potem taneczna muzyka i...
Powiedz oglądanie wystrzałowych kucharek? Przypnij ogon mały alpace! Co to alpaka? O, to taki jakby kudłaty pies plujący. Rodzice mamy hodowali alpaki na farmie. Tak, się nie chwalę, ale byliśmy najbardziej szanowanymi hodowcami tych zwierząt na terenie trzech stanów. A było wielu hodowców alpak w tych trzech stanach? Nie, tylko my. Okej, poszła. Plan B. Ty zagadasz mamę, a ja zjadę do jaskini Maxa i obejrzę kucharki na komputerze. Co? Nie obejrzę wystrzałowych kucharek? Ja ci opowiem. Au! Dobra, po kolei. No dobra, kto jest gotów na małe dzwonkowe jamboree? Yeah! Tak, tak. Wiecie, za moich czasów kapela ze stodoły Max Markaczy była uważana za najmuzykalniejszą kapelę na terenie trzech stanów. A dużo ich było na terenie trzech stanów? Nie, tylko nasza. Gdzie się Phoebe podziewa? Już z godzinę jej nie ma. No, oby wróciła, bo teraz ja przecież muszę iść do wygódki. Dobrze, to śmigaj. Powiedz Phoebe, żeby już przyszła. Przecież nie może przegapić, jak wywijam łyżkami. Dawaj mi tu dzwonki, córka. Najpierw muszę wypić to świństwo. A, wiejski smak. Nie! Jak wy tak możecie? Mamo, ale posłuchaj. Ale o czym? O udawaniu, że musicie do wygódki, żeby się tu zakraść i wywinąć z tego wieczoru? O, czyli załapałaś. No, bez obaw. Już nigdy nie będzie wieczoru Max Markaczy. Nie wiem, co zrobiłyście, ale musicie przeprosić. Faktycznie, tak się bałyśmy spoilerów, że w końcu popsułyśmy specjalny wieczór mamy. Idziemy do mamy, przeprosimy i mocno uściskamy. Dobra, nowy plan. Zobacz, mamusiu. Chloe, już mówiłam, wieczór Max Markaczy to porażka. Jesteś pewna? Siemanko! Co wy robicie? Zachowałyśmy się jak jakieś buraki, więc zrobimy ci wieczór Max Markaczy, że usiądziesz. Prawdziwa alpaka? Dzieci, nie musicie udawać, naprawdę. Ja wiem, że nie chcecie babskiego wieczoru. Posłuchaj, jak wesoło grają grzmotodzierlatki! Nie ma frajdy, kiedy z nami nie gra Bark, bo jest fajna i kto z nią jest, ma fart. Niezłą babkę znajdziesz w niej, co muzykę czuje dla rodziny swej, ciężko wciąż pracuje. Do dawnych wraca lat, o swojej wiosce lubi śnić. Wie, jak Max Markaczem być, całym sercem kocha dom i pomaga wciąż nam, więc popiera zawsze ją rodzinki zgrany klan. Alpace się nie podobało. Dzieci, czy to dzika alpaka? Nie wiemy. Koloso ją skądś załatwił. O tak, zwierzyna dzika aż miło. A tak się obrywa za wykluczeniem mnie z babskiego wieczoru. Bo to babski wieczór, a nie wieczór z 40-letnim królikiem. Zdradziłaś mój wiek? Udanej alpakalipsy. To ja znikam. Ja też. Narka. Dzieci, zwiewamy. Nic nam nie grozi ze strony alpaki pod warunkiem, że nie będzie pluła. A jednak nas opluła. Na krówka! A może wszyscy obejrzymy dobranockę? Oczywiście, że tak, słonko! Dobry wieczór, dzieci! Jestem radosna krówka! Kto się przytula? Rodzinka! Radosna krówka jest słaba! Tak, no bo kiedyś, gdy Billy i ja byliśmy malutcy, to były dużo lepsze zwierzątka. Hubert suka! Hubert był spoko i latał według własnych reguł. O ile pamiętam, Hubert nie miał żadnych zasad. A wiesz co? Znajdziemy stare DVD z sówką i pokażemy Chloe. Nie, nic z tego. Na pewno ich nie znajdziecie. Schowałam je bardzo dawno temu. Super, sówka! Nie taka zwyczajna! Weź to obczaj!
Hu, hu, Hubert na to huczy. Hu, hu, Hubert na to huczy. Marno się cały świat! Przepraszam, Sówko, czy możesz mi ponieść torbę z zakupami? Hubert na to huczy! Bardzo śmieszne. Jakoś nie pamiętam, żeby Hubert napadał babcie. Chloe na to huczy! Chloe na to huczy! Chloe na to huczy! Wszystko przez ciebie. Chloe na to huczy! Chloe na to huczy! Chloe na to huczy! Trzeba ją naprawić, zanim mama i tata się dowiedzą. Powodzenia! Hubert teraz rządzi małą. W życiu musimy mówić do niej stanowczo. Chloe, grzmotą mocno, wychodź stamtąd natychmiast! Koniec rozrabiania, koleżanko. Koniec z Chloe na to huczy! Zabieram Huberta! Żebyś się nie zdziwił. Nie wchodzić! Chloe, nie wolno się zamykać! Chloe na to huczy! Chloe na to huczy? Pokazaliście jej Huberta? O, spodkówkę! Wymawia się słówkę. Mówiliśmy wyraźnie, żeby jej nie pokazywać. Ha! Moja super szkawka minęła. Halo? Chloe na to huczy! Dobrze, koniec. Teraz wyważę te drzwi. Hank, to bez różnicy, czy jesteśmy w domu, czy przed drzwiami. Kłopot w tym, że ona ma wszystko w nosie. Musimy znaleźć coś, na czym jej będzie zależało. Chloe kocha oglądać z nami radosną krówkę, więc może to? Kapitalny pomysł, córciu. Proszę, kochani, radosna krówka. Obejrzyjmy to razem tak rodzinnie. Kto się przytula? Rodzina! Nie odbieraj tego. Wiadomo, co chcę powiedzieć. Ale co teraz? Hank, chyba bierze cię przeziębienie. O nie, jestem grzmotą. Będzie super kichnięcie! Trzymajcie się czegoś! Córciu, wyszłaś tu do nas! Bo martwiłam się o moją rodzinę. Bardzo miło, Słonko, ale wszystko dobrze. Nie o was. O nich. Słyszałeś, bracie? Nie huczy już. To fajnie. Gratulujemy! Wybraliśmy ciebie na naszą małą zet. A to imię raperskie? Bo bym wolała Nora niż Czora. Nie. Jako małą Z będziemy cię szkolić i wejdziesz z mocami na wyższy level. No to bombowo! Pomożecie mi ulepszyć laser kółka, żebym kiedyś chroniła moje własne miasto. Ha, fajne. Oby Billy nie był zawiedziony, jak się o tym dowie. On już się do tego przyzwyczaił. Dostanie krakersa i będzie dobrze. O! Billy, musimy pogadać. Spoko, ale najpierw muszę wyrzucić te liście. Zrobił coś fajnego? No raczej tak. Billy, a myślałeś, żeby zrobić tak oburącz? W sensie, że tak? Bierzemy Billego, tak? Zdecydowanie Billego. Noro, musimy porozmawiać. O, zrobiłam kokardkę z malutkim Z, bo tak się cieszy. W takim razie Max chce coś powiedzieć. Słaba jesteś. Noro, jakby to ująć delikatnie, nie chcemy cię na małą Z. Już nie? O, jaką ma smutną minkę. Buzia jej zadrżała, ale jestem silny. I jeszcze raz
serowe łza. Noro, nie dałaś mi skończyć. My nie chcemy cię na naszą małą Z. Ty musisz być naszą małą Z. Serio? No, serio? Oczywiście, a jej pierwsze zadanie to obejść całe Skrytowice i zrobić mentalną mapę. Czemu nie mogę wziąć telefonicznej? O, bo jakiś łobuz może mi gwizdnąć fonek. Jasne, czemu nie? Wykonywałam pierwsze zadanie małej Z, ale źle skręciłam w parku Skunksa. O, cuchniesz okropnie. A ty byłeś człowiekiem. Dobry cios. Ej, co jest? Super, dobrze ci idzie. Może dodasz trochę więcej wiatru, jak otworzysz mocniej dłonie? Nie rozumiem. Czemu szkolą jego, skoro ja jestem małą Z? O, naiwne, cuchnące dziecko. Wybrali jego zamiast ciebie. Co? Jak mogli mi to zrobić? Mówili coś, że chcą zrobić na załodze wrażenie kapitalnymi mocami Billego. A ty jesteś przerośniętym wskaźnikiem laserowym. Naprawdę? Nie, podrasowałem dla efektu. Rzecz w tym, on wszedł, ty odpadłaś. Jeszcze zobaczymy. Udowodnię, że moje moce są super. Ej, nie możesz tam iść z bezużytecznymi gałami, cuchnąc jak zwierzę. Weź się trochę odpicuj, dziewczyno. A ja mam coś dla ciebie. Noro, już ci tłumaczę. Phoebe, nawijaj. Wiem, że wybraliście Billego, bo myślicie, że jego moce są lepsze, ale moje moce też są fajne. Szkieły kolosa nie nosi, są dziwne. No chyba ty. Popatrzcie. Zdejmij je, Noro. Nie mogę. Wszystko w porządku? Tak, bym powiedziała, gdybym nie leżała pod wielką pizzą. Przepraszam, chciałam wam tylko pokazać, że mogę być super małą Z. Nie musisz nas przepraszać, tygrys. Słaba ksywa, ja bym powiedział skunksik. O nie, nie tygrys! Jejku, wszystko przeze mnie, pożre was wygłodniały tygrys. Dlaczego widzi wszystko na czarno? Nie, nasz mały Z pomoże. Który, Wirek czy Smrodek? My tutaj stoimy. Przygadaj, Wirek. Noro, szkieły wzmocniły lasery, ale może sama umiesz je wzmocnić. Zamknij oczy, by wzmocnić energię. O, już jestem waszą małą Z. Oj, spróbuj. Wyszło, tak. Ale tygrys się nie cieszy. Ogarniam. No brawo wy. Chyba raczej brawo my. Tak ich wytrenowaliśmy. Noro, przepraszamy, że cię okłamaliśmy. Naprawdę głupio postąpiliśmy. Wybaczam wam. Zresztą wtarłam skunksowy smrodek we wszystkie wasze ubrania. Kocham Maxa. To mój ulubieniec. O, Max to twój ulubieniec? To ten brat, który zabrał ci pieniążek? Jest fajny i ma ładne włosy. Ja też mam ładne włosy. Powiedz, co on ma, czego ja nie mam? Królika, kapelę, zjeżdżanie. Tak. Ja mam lepszą historię niż Robin Hood. Ma tytuł Phoebe Hood. I potem możesz zmienić zdanie o niektórych osobach w tym domu. Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, żyła sobie prześliczna dziewczynka o imieniu Chloe Urocza. Wszyscy ją kochali, a ona kochała wszystkich, oprócz podłego szeryfa. Witam, wsioki! Oto ja, szeryf Maxingham! Szeryf Maxingham jest podły? Oj tak, zdecydowanie nie jest niczyim ulubieńcem. A i włosy ma raczej takie sobie. Co tak stoisz, dziewuszko? Nie oddasz kosztowności królowi? Nie. Ale masz złote buciki. Oddawaj, krasnoludko. Ej, nie ujdzie ci to na sucho, szeryfowcu. Myślisz? A kto mnie powstrzyma? Ciebie powstrzymam. Twe miano? Phoebe Hood. Obrończyni biednych i innych ludzi, których nie stać na mydło.
Może i chronisz śmierdzących i biednych, ale kto będzie chronić ciebie? Oni. Oto moi weseli druhowie. Corki, moja wesoła drużyna. Ty jeszcze zobaczysz, jaki jestem podły, Fibi Hoodzie. Fibi Hood! Fibi Hood! Fibi Hood! Jesteś moją ulubienicą, Fibi Hood. Powinna być też twoją ulubienicą, krasnoludko. I tak Fibi Hood i jej wesoła drużyna zaczęła oddawać wieśniakom ich rzeczy. Ale bucików Chloe uroczej nie było dosłownie nigdzie. Gdzie się podziały buciki? Zostały skradzione przez tego żłoba Maxa. Powiedziałam Maxa, chodź o Maxingama. Ciekawe, że imiona prawie takie same, prawda? Co tam, imprezowiczki? Ty niedobry szeryfie. Jestem niedobrym kim znowu? Chloe, gdzie zostawiłaś Maxa? Wrzuciłam go na Antarktydę. Dlaczego to zrobiłaś? Wczuwam się w opowieść. Słuchaj, ja wiem, że powiedziałam ci bajkę, w której Max był zły, ale sprowadzisz go do domu, gdy opowiem ci bajkę do końca. Fibi miała zostać wykatapultowana z królestwa na zawsze. Żegnajcie! Będę za wami tęskniła! Nawet za tobą, łajnozbieraczu! Zna moje imię? Proszę, nie wyrzucaj Fibi Hood! Niestety, mała, ale nie mogę być super przystojny i dobry jednocześnie. Ależ możesz! Rozpocząć wystrzelenie! Wypuśćcie ją! No przecież mówię! Rozwiązać sznur i niech poleci! Nie waż się! Maxingam! Co ty wyprawiasz? Oto sprawiedliwość! Walczę za bose dzieci na całym świecie! Jeśli się nie mylę, te budki należą do ciebie. Moje złote budki! Od tej pory kradniemy z dobroci, a nie z podłości, jeśli mnie przyjmiecie. I co ty na to, Chloe? Pozwolimy Maxingamowi wejść do naszej drużyny? Tak! Koniec! Czyli Maxingam jest dobry? Tak! I tylko myślał, że jest zły, bo jego siostra przerobiła klasyko, żeby cię przekabacić. Lubię Fibi Hood i Maxingama. To moi ulubieńcy. Dobrze, ślicznie, więc możesz już przyprowadzić Maxa? Jest zimno, zimno, zimno. Mi! Czemu schowałeś się w szafce? Bawię się z wami w chowanego, nie? O, tak. Szukasz? Siedzę tu 3 godziny! Wybacz, szukałyśmy cię dobrą chwilę, ale poszłyśmy do ogrodu i zapomniałyśmy. Zapomniałaś o mnie? Bądź optymistą, mieścisz się w kredensie! Brawo, Billy! Wy ciągle tak robicie! Tak samo jak wtedy, jak mieliśmy iść zagrać w rybki. Zapomniałyście i pojechałyście na ryby! A nie marudziłeś, jak napychałeś brzuch flądrami? A wiesz ty co? Ja też się potrafię bez was bawić i pójdę się bawić z moim drugim kumplem. O, kto to? Kto to? Luigi. Luigi Marinara. Z Włoch przyjechał. Idę teraz do niego od razu na lunch. Zjemy sobie peperoni tak prosto z drzewa. Okej, mała, masz ochraniacze. No to jazda. O, któż to się znów fajnie bawi? Jedziemy na hulajnogach tylko. Przepraszam, przyjaciel dzwoni. Cześć, Luigi. Que pasta? A to po włosku znaczy, co tam u ciebie. Jasne, zaraz do ciebie przyjdę. Hasta lasagna! O, czekaj! A kiedy nas poznasz z Luigi? A kiedy zechcesz? Oj, co ja gadam!
Świetnie, przyprowadź go w sobotę. Spoko, o której? Wkopujesz się, chłopie. To może tak o 4:00? W porządku, czy ja oszalałem? Kolega Billy to fajny gość. Kto by tam nie chciał bawić się z nim? Ty chyba znasz go bardzo dobrze. Jakbyśmy byli tym samym chłopcem. Excuse, ja muszę iść do łazienki. No, jak wam się spodobał Luigi? Coś często musi biegać do łazienki. Wiesz, jak to mówią we Włoszech? Mały pęcherz, wielkie serce. Idę zajrzeć do niego. Czy ty widzisz, co się tu dzieje? Tak, Billy to Luigi. Chyba było mu przykro, bo ostatnio częściej się razem bawimy bez niego. Ciasteczko pocieszy. O, jesteś miła. Nie, dla mnie. Mogę zapytać, masz może młodszą siostrę? Nie, mam tylko kolegę Billego. Kocham moją siostrzyczkę Chloe i to, że lubię się z nią bawić, nie znaczy, że nie lubię bawić się z Billim, wiesz? To mój przyjaciel i chyba o tym wie. Serio? To rozciepla serce Luigiego bardzo. Idę powiedzieć koledze od razu. Excuse? A to za co? Za to, że jesteś dobrą siostrą. Ciastko Billy już było ugryzione. Dzięki. A kto chce zagrać w laserberka? Ja! Dobrze, powiedz, skąd wzięła się ta ksywka Wredny Ptaszor? Niektóre sprawy związane ze mną muszą pozostać w mrokach tajemnicy. Czemu ty, synku, siedzisz w ciemnościach? Mamo, normalnie popsułaś mój mrok tajemnicy. O, przepraszam, synku. Z kim rozmawiasz? O, hej, córciu! Phoebe, nie możesz nikomu mówić o ptaszorze. Bradford każe mi pracować w stołówce i nosić siateczkę. Czupryna za szlocha! Dobra, spoko, Max. Dałam ci słowo. Superherosi zawsze dotrzymują słowa. Dziękuję. Ale chcę również dostać 6. A jednak haczyk. Chcę mieć kapitalne zdjęcie z ptaszorem, zanim wypuścisz kolejny plakat. Zamażesz mi twarz? Zawsze zamazuję. Nazwisko. Cóż, panie dyrektorze, naprawdę nie powiem. Phoebe, jak mogłaś? Chwila, co? Ja obiecałam mu, że nic nie ujawnię i nie łamię danego słowa. Dzięki. Phoebe, muszę powiedzieć, że jestem zachwycony twoją uczciwością. Serio? Nie. Albo mi powiesz, kim jest ten wredny ptaszor, albo zrobię z ciebie podkuchenną w naszej znamienitej placówce. No, zrobisz 500 hot dogów do końca tego dnia. Co? Ale przegapię 5. lekcję. O, więc będziesz mieć ważną lekcję posłuszeństwa. Dziwna sprawa. Po co Bradfordowi aż 500 hot dogów? Ciekawe, co ukrywa. No nie wiem, drugi żołąd? Nie, widzisz, on coś kombinuje, a jak rozpracujesz, co to jest? Wykorzystam to przeciw niemu i wyrwę się ze stołówki. Dyrektor Boo! No raczej tak. Bradford jest wrestlerem? Jego życie poza szkołą jest wewnątrz szkoły. Jakie to smutne. Tak, ale zdjęcie Bradforda walczącego w podziemnej walce wrestlingowej to przepustka do normalnego życia. A, muszę zdjąć mu maskę. Pięknie, tkwi na tej wielkiej głowie. Jak mu ją teraz ściągnę? Ty nie. Ja tak. Ten ombre! Przygotuj się, dziadek, bo ja ciebie za chwilę... Nasz czempion wygina młodego śmiałka w precelek. Dobra, dyrektorze Bull, pora na małą zemstę. Jednak młody śmiałek się nie poddaje. Ależ on jest odważny. Nie widziałem takich skoków, odkąd skoczek wiewióra walczył z mocnym Gregiem. Przegrasz, złośliwy gościu, i jeszcze będzie bolało.
Ej! Ej, nic nie widzę! Głowę na dół! Głowę na dół! O-o! Chyba dyrektor Bull pośle młodego do pielęgniarki! Nieźle, młody! Ale ciebie czeka wydalenie! I nasz młody śmiałek leży! Jeden! Dwa! Nie tak szybko! Kolejny tajemniczy wrestler wkroczył na ring! Nasz młody śmiałek ma pomocnika! Gdybyśmy mieli zasady, to byłoby zabronione! Dzięki. Gotowa do walki? Aha! Wiesz co? Jestem zaskoczona, że on jest aż tak dobry. Dyrektor Bull jest poza ringiem i szuka czegoś. Czego Dyro szuka? Czego Dyro szuka? I znalazł tabliczkę edukacji. No nie, powinny być jakieś zasady. Mój krzyż. Jeden, dwa, trzy. To była najbardziej elektryzująca walka w historii szkolnych walk podziemnych. Kim są nowi mistrzowie? Ja! Jestem wrednym ptaszorem! Wiedziałem! A ja jestem lanczadorą. Pan mi zdejmie srogą karę, bo wyślę to zdjęcie do miejskiego kuratorium oświaty. Zgoda! Matko, jak ja was nie lubię! Byłem tak blisko kradzieży diamentów! Byłem tak blisko wszczęcia słoniowej afery! O, byłam tak blisko niezłapania cię. Żartuję, łatwo poszło. Zostaw, sam się tam wrzucę. To nie koniec! Dobra, miejmy to z czapki, Max. Muszę lecieć na balet. Wow! No i pokonany przez drzwi. I po co ja się tak staram? Zaraz mi głowa pęknie jak pryszcz. Wyciągnij mnie stąd. Dobra, zgoda. Uratuję ci życie. Znowu. A to nie mnie będzie trzeba dzisiaj ratować. A tak dokładnie przed czym trzeba mnie ratować? O, tylko przed tym jedynym na świecie magnesem przyciągającym złoto. Oj! Max, co kombinujesz? Zamierzam zniszczyć miasto. Mówiłem, że to jeszcze nie koniec. Dawaj, Phoebe. Ruszamy z operacją pokonać strasznego głąba. O, może uda się stopić te druty na magnesie. Poszło? Teraz może się tylko spartolić, jeśli... Przestań topić rury! Już za późno! Kwas azotowy wartko płynie do rur! Tak? No nie byłabym taka pewna. To nie kwas azotowy, tylko cytrynowy. Jak w soku pomarańczowym. Co? Koloso, jak to się stało? Spróbuj kupować coś w sieci łapami. Mniam! Sok pomarańczowy dla każdego? Całkiem jakbyś odgrywał drugiego superherosa kapitana Przypała. A ja chcę zniszczyć to miasto, nie przyczyniać się do kwitnącego zdrowia. Koniec z tym soczkiem. Aha! Rura wylotowa. Max, czyś to oszalał? Zaraz się zawali cały system i rury pękną. Nie siedź dramaturgi, Phoebe. Jeszcze jedna dziura. A widziałeś tę piękną technikę? Dałabym czadu na balecie, gdybym tam poszła. Wystarczy. To nie moja wina, tylko twoja. Serio? Chyba żartujesz. To ty chcesz zniszczyć skrytowice pomarańczowy głąbie. Przez to głupie wyzwanie i w kółko nawijasz, że uratowałaś mi życie. Od kiedy cię obchodzi, że się z tobą droczę? Odkąd masz wielkie pasmo sukcesów? Ja się staczam w totalne zapomnienie zła, a ty tylko ratujesz miasto, robisz taki dziwny szpagat nogą. Jak ci to wychodzi? Nie jestem taka super, jak myślisz, jarzysz? Powinnam łapać łotrów, a nie ciągle tylko nakręcać ciebie. I na pewno nie powinnam się chwalić, że kogoś ratuję, tak jak było z tobą. Naprawdę? Wybacz! Koniec z tym, przyrzekam.
Uwaga! Za 10 sekund awaria systemu. Zalecana ewakuacja. Musimy jakoś wyłączyć system, bo wszystko wybuchnie. O, jest! Musimy zakręcić zawór. A, Max, nie mam wolnej ręki, musisz działać. Leniu, Phoebe! Stop! System przywrócony.